Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Manchester United w EAFC 24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy zaczynali od ostatniego meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jesteśmy tutaj po 5 kolejkach na pierwszym miejscu, mamy 11 punktów. Dalej jesteśmy tutaj bez porażki. Przed nami mecz z Bayernem Monachium, mecz na Old Trafford. Zobaczymy, jak ten mecz nam tutaj pójdzie. My oczywiście remis dla nas jest spoko. Porażka nieduża też dla nas naprawdę wydaje mi się, że jest spoko, bo jak właśnie przegramy, tam nie wiem, 1-0, 2-0, to nie będzie nic tragicznego, bo dalej będziemy mieli lepszy bilet bramkowy, no i nie wiem, czy właśnie wydaje mi się, żeby to powinno zależeć, no ale zawsze właśnie z tym nie mam problem, właśnie żeby pamiętać, co wtedy jakby zależy. Raport przedmeczowy, tak wygląda ich zespół, czy są to jakieś duże zmiany, no nie ma, nie ma, to jest zbytnio, to jest ich dosłownie zespół, to jest ich zespół, tutaj nie ma jakichś, nie ma takich transferów. Bruno Fernandes na pewno jest zawieszony niestety na ten mecz, to pamiętam. Widzę, że też ogólnie dużo graczy jest zmęczonych, co nie jest dobrą rzeczą. Możliwe, że no chyba widziałem kompletnie rezerwową obroną tak naprawdę. Tak mi się wydaje, że tak będzie. Tak mi się wydaje właśnie, że tak będzie. Mount też powinien odpocząć. Możliwe, że Casemiro na tej. No dużo musimy zmienić, ale. Ale no tak jest po prostu. Nie, nic z tym nie zrobimy. Niestety. Gracze są zmęczeni, więc musimy coś z tym zrobić. I takim składem wyjdziemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że. Nie wiem, czy dam symulny mecz, może damy symulny mecz grać, na pewno nie będę grał, bo nie czuję potrzeby takiej, a symulny mecz możemy dać. No i pora zaczynać. Ostatni mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów w tym sezonie, potem już oczywiście przed nami faza pucharowa. Czy awansujemy z pierwszego, czy z drugiego miejsca, no to dopiero się dowiemy. My zaczynamy tutaj pierwszy atak, Antony. I to może być bramka, i to jest bramka. Amrabat w 7 minucie strzela na 1-0, no i to się nazywa kapitalny start tego meczu, naprawdę. Pierwsza akcja, dosłownie pierwsza akcja ofensywna, asysta była Antonego, a bramka na pewno była Amrabata. Pięknie, Luke Shaw też przejmuje piłkę, Marcus Rashford. Strata piłki niestety. Ja powiem szczerze, naprawdę, że jestem bardzo zaskoczony. Tam bardziej się spodziewałem, że to Bayern strzeli jakąś bramkę szybko na początku meczu, a jednak było na szczęście odwrotnie i to my strzeliśmy jako pierwsi. I mamy to prowadzenie. Choć wiem dobrze, że oczywiście Bayernowi bardziej zależy, no bo jednak nam wystarczy remis. My jesteśmy od początku, jakby mamy takie założenie, że dla nas remis by nie był tragiczny. Bayern, żeby awansować z pierwszego, muszą wygrać, a to jest 2-0. Victor Osimhen w 28 minucie. No i chyba powiem tak, chyba naprawdę mamy awans z pierwszego miejsca, bo tak jak już mówiłem, remis jest spoko, czyli to już są dwie bramki. Porażka jedną bramką, to właśnie dalej mamy lepszy bilans bramkowy. Porażka dwoma bramkami mamy dalej lepszy bilans bramkowy. Nawet trzema nie wiem, czy nie mielibyśmy lepszy, więc no po prostu musiałoby się coś magicznego, wydaje mi się, że tu wydarzyć, żebyśmy nie awansowali z pierwszego miejsca. Niestety, zmieścił to. Kingsley Coman to zmieścił. Szkoda, liczyłem, że to 2-0 dotrzyma do pierwszej połowy. Teraz tylko, żeby nie stracić piłki. Można krótko tutaj do... właśnie, no jednak nie tu, gdzie myślałem. Nie chciałem właśnie tracić tego posiadania już w tej jeszcze pierwszej połowie, a to niestety zrobiliśmy. I to by się źle skończyło dla nas, gdybyśmy stracili teraz bramkę. Na szczęście to się nie wydarzy. 2-1 po pierwszej połowie. Jest super, nie ma co narzekać. Jest bardzo super, ale mogło być lepiej. Mogło być zawsze lepiej. Oczywiście mogliśmy nie stracić tą bramkę. Bałem zaczynać drugą połowę, ale tracę piłkę. Szybko jednak znowu odzyskują. I to niestety będzie gol, nie będzie gol, nie ma gola. Nie wiem, jakim cudem Bayern tego nie wykorzystał. Mieli świetną okazję, Onana też jeszcze tutaj broni. No nie wiem, jakim cudem oni tego nie wykorzystali. Naprawdę mieli kapitalną sytuację. Dobra interwencja Onana. Każda interwencja przybliża nas bardzo do awansu z pierwszego miejsca. Bo tak jak już mówiłem, właśnie te bramki, no nie jestem w 100% pewny. Dlatego wiem na pewno, że remis oczywiście by nam dał awans. No to jest wiadome. Dlatego właśnie... coraz mniej czasu mam nawet na ten remis przynajmniej. A wiem dobrze właśnie, że remis jest dla nas spoko. Bierzemy w ciemno remis w tym meczu. Amrabat z jedną już bramką. Drugiej jak na razie nie będzie. Super. 20 minut do końca. Marcus Rashford, Luke Shaw. Jeśli byśmy teraz strzelili, to byłaby bramka, nie będzie Osimhen. Osimhen powinien podać, wydaje mi się, do Eriksa, no ale nic. Jeśli byśmy strzeli oczywiście na 3-1, to byłaby bramka na zwycięstwo już na pewno. Kwadrans do końca. Bayern już chyba też powoli wie dobrze, że szanse ich są tu bardzo małe. Wan-Bissaka, Antony. Cały czas mamy piłkę. Amrabat. Cały czas utrzymujemy się w posiadaniu. Osimhen. Antony. Osimhen. Spalony jednak. Ktoś prosty błąd, nie ukrywam.
No to nic, bo i tak za kilka sekund oficjalnie będziemy mogli powiedzieć, że mamy awans w pierwsze miejsce, co też jest też jeszcze dobrą rzeczą na pewno. Jesteśmy dalej niepokonani na Old Trafford. W poprzednim odcinku mieliśmy chyba pierwszy remis na Old Trafford, ale jesteśmy niepokonani. Jesteśmy przynajmniej niepokonani, co dużo bardziej mi szczerze zależy. A ty wiadomo, że fajnie byłoby wygrywać każdy mecz, no ale wiedziałem, że to nie jest możliwe. A bycie niepokonanym przez cały sezon na Old Trafford jest coraz bardziej możliwe. Już połowę sezonu praktycznie to zrobiliśmy. Teraz mecz na Anfield z Liverpoolem. No to będzie oczywiście mecz, który musimy zagrać. To jest jeden z najważniejszych meczów. To jest bitwa o Anglię, jak się w sumie mówi, na mecze Liverpoolu i Manchesteru. Dwie chyba najbardziej legendarne drużyny, najbardziej utytułowane, jeśli chodzi o Anglię. Rodrygo u nich jest. Ktoś tutaj jeszcze jest kupiony. No nie, tylko Rodrygo tutaj kupili. Na ławce tutaj Baturina chyba był kupiony też, tak mi się wydaje. Nie kojarzę, żebym był w rzeczywistości u nich. Są w dobrej formie. Ostatnie 5 meczów wygrali. Ale my też jesteśmy w dobrej formie. Może nie aż tak dobrej jak oni, ale też jesteśmy w dobrej formie. Dalot myślę, że tutaj zagra od początku, a tutaj... A reszta tak to będzie wyglądało. Tak, więc jesteśmy gotowi na mecz na Anfield z Liverpoolem. Bitwa o Anglię i będziemy mogli zaczynać. No jest to na pewno bardzo ważny mecz w kontekście całej tej tabeli, bo jesteśmy tam bardzo blisko na szczycie razem z Liverpoolem i innymi drużynami. I zaczynam, Liverpool zaczyna to spotkanie. Dobre przejęcie tutaj, wydawało się, że to jest dobre przejęcie, ale mamy piłkę, to jest najważniejsze. Jeśli tam do Martina zostaje tę piłkę, pierwsza nasza okazja teraz może być. Victor Osimhen. Victor Osimhen teraz schodnia skrzydło. Zamienia się aby z Rashfordem tutaj pozycjami. Myślałem, że dam radę tutaj łatwiej wejść pole karne, jednak się przeliczyłem. Olufsen wybija piłkę tutaj. Dalot, dobrze. Łatwa strata. Myślałem, że to się uda. Tutaj łatwiej myślałem, że się właśnie uda tą podanie tutaj, że przeszło, ale jednak nie. Robertson. Andrew Robertson nie jest jakimś tutaj w tej grze przynajmniej bardzo szybkim graczem, ale ta za to dobrze podaje tutaj. Oj, nie udało się tutaj przejść na szczęście Rodrygo chyba. On podłuje, to mi się wydaje, że to jest Rodrygo. Luke Shaw. No to jest właśnie ten problem, tego niepodawania celnego. Tego właśnie, że nie umiemy... Czemu ta gra właśnie też nie chce dać gracza, którym... Chcę strzelać. Ja też nie lubię tego. Ile razy muszę klikać właśnie zmieniać zawodniku, żeby mi dała gra, którego gracza chcę. I tak mi nie dała gra, którego chciałem, bo musiałem już tym Varanem już właśnie bronić, choć chciałem innego zawodnika. Czy przeblokowałem strzał? Nie. To był właśnie niecelny strzał. Podobnie, wydaje mi się, że to jest podobny mecz troszeczkę do tego meczu, który mieliśmy w poprzednim odcinku z Chelsea. Czyli ogólnie rywal zaczyna dobrze. Rywal zaczyna dobrze i to trzeba przyznać. Może my po prostu się nie musimy też tak śpieszyć znowu. Mam wrażenie, że czasami właśnie za bardzo się śpieszymy i trzeba do tego na spokojnie podejść. Jeszcze teraz Osimhen, super znalezienie, nie było tutaj spalonego. I to nie jest gol, ale to Mount, nie ukrywam, że na Mounta wycelowałem, tylko Mount mi za bardzo uciekł tam. No ale to była dobra okazja, to była taka pierwsza naprawdę dobra okazja dla nas. Dobry blok, będzie rożny. Mo Salah będzie podał tutaj do Rodrygo. Rodrygo wrzuca piłkę, Casemiro. To jest Bruno niestety, mówię niestety, bo wiemy dobrze, że mamy szybszych graczy w zespole. Ale Bruno biegnie i to nie najgorzej biegnie. Bruno Fernandes, nie ma bramki, myślałem, że to już będzie to. Nie ukrywam, że się spodziewałem troszeczkę wolniejszego aby Bruno, ale... Ale dobrze biegł, tylko niestety po prostu na koniec nie dał rady na koniec po prostu wykończyć, tylko tego brakło. Pięknie, Bruno jeszcze tutaj znajdzie podanie do Osimhena. Marcus Rashford. Mount,
Osimhen, Victor Osimhen i mamy prowadzenie 1-0. To Manchester United wychodzi na prowadzenie na Anfield. Podobny bardzo mecz właśnie mam wrażenie jak z Chelsea, czyli jakby rywale zaczynają lepiej, ale to my strzelamy jako pierwsi, co jest najważniejsze. Świetna akcja, naprawdę, świetne tutaj podanie do Mounta. Mount też wiedział oczywiście dobrze, żeby poszukać Osimhena. No i wiadomo, że to Osimhen strzeli taką okazję. Jest to po prostu kolejna bramka w tym kosmicznym jego starcie sezonu. 13 meczów rozegranych i 18 bramek. On też w ogóle nie grał właśnie w każdym dosłownie meczu, bo jednak wiadomo, że Højlunda mamy na ławce i też często jest zmęczony też na pewno oczywiście, więc no wtedy właśnie odpoczywa. Więc aby grał też wszystkich meczach, to bramki myślę, że już 20 by już miał strzelonych. Luke Shaw. Dobrze, naprawdę, to było ryzykowne. Ja tam nic nie klikałem, ani nawet kółka nie klikałem, ale wiadomo, że było tam łatwo zahaczyć. Chyba nie wygrał tutaj Rashford, no bo Gomez właśnie jest silniejszy od niego. Musimy uważać, że coś wykombinują. A i za łatwo, dobra. Onana jeszcze łapie piłkę. Myślę, że na spokojnie. Możemy nawet się wycofać. Właśnie. My nie śpieszymy się. To my prowadzimy. To my kontrolujemy teraz grę. Więc nie śpieszymy się. Nie potrzebujemy nadać jakąś głupią kontrę czy coś w tym stylu. Po prostu na spokojnie, troszeczkę musimy to rozegrać. Teraz druga połowa. Zaczynamy drugą połowę, my zaczynamy ze środka. Oj, niestety, Mount mi właśnie tutaj schował się, aby tam bardziej gracz Liverpool przed niego wyszedł niestety. Pięknie, Dalot. Bałem się troszkę tego. Mogłem bardziej górą, jakby to nie ziemią. Poprzeczka, szczęście tutaj. Wybijamy jeszcze piłkę. Marcus Rashford, pięknie. Rashford, masz okazję. Marcus, masz okazję dużą. Virgil van Dijk przy tobie, ale jesteś szybszy. Marcus Rashford. Na ziemię, aby się na ziemię położył, to może jakimś stanem byśmy wymusili karny. No nic. Dobra, tutaj interwencja Virgila van Dijka, to trzeba powiedzieć. Myślałem, że ta piłka przejdzie tutaj do Markusa, że to się uda. Casemiro, ale nie mam tej piłki na dłużej niestety. Gakpo. Dobra, podaję tutaj. Aj, ta piłka przychodzi. Bałem się, że to się może gorzej skończyć dla nas, ale no mogło być gorzej, na pewno mogło być gorzej. Marcus, ładnie sobie poradził z Joe Gomezem, a ten ma też Van Dijka. Ale biegnie Marcus Rashford i schodzi do środka ponownie. Tym razem ma większą szansę na powodzenie i ma 100% szansę na powodzenie, bo to jest bramka. Marcus Rashford strzela na 2-0. Pięknie. I znaleźliśmy to, już tutaj mamy właśnie sekcję naszych kibiców, więc ich akurat tutaj znaleźliśmy. Więc akurat właśnie to też się dobrze złożyło, żeby autentycznie tutaj właśnie poszedł do jakby naszych kibiców tutaj. Rashford. Pięknie. Klub oczywiście wściekły, bo wie dobrze, że to 2-0. To już wydaje się, że remis jest maksymalnie najlepszym wynikiem, jaki mogą osiągnąć tutaj. Pięknie, Lisandro, Jadon. To jest, no nie wiem, wydawało mi się, że to mógł być faul. Nawet nie było tam chyba przywileju korzyści. Bruno. Rashford z główki, nie ukrywam, że nie spodziewałem się tego, że tak to zrobimy, ale na nic. No to naprawdę nie jestem w ogóle na to szczerze zły, bo prowadzimy 2-0, więc nie jestem zły na niewykorzystaną okazję. Pięknie, rozumiem. No i o to chodzi. Cały czas trzeba ciężko pracować.
Rashford, no i to też mi się podoba właśnie. Dalej musimy właśnie ich atakować, że nie możemy im ułatwić teraz gry, nie możemy teraz właśnie cofnąć się na obronę i teraz odpoczywać i odpierać ich ataki. Tylko musimy dalej grać, abyśmy dalej nie prowadzili. Pięknie, oni nawet nie potrafią wyjść teraz, dopiero wyjdą na naszą tutaj właśnie stronę. Więc świetny tutaj pressing w naszym wykonaniu. Pięknie Lisandro przewidział tutaj Mo Salaha. Ajajaj, nie udało się niestety Ozimena znaleźć tam. Dobra piłka. Za dobra jest ten gol. Szkoda, szkoda. Szkoda, że dajemy im ten tlen jakby. No i dajemy im nadzieję. To jest faul. Piłka jest. Dobra, wracam do tego. Rodrygo, żółta kartka. Co mogliśmy potencjalnie zrobić? Myślę, że Antonego byśmy mogli wprowadzić za Rashforda. Hojlunda świeżego za Ozimena moglibyśmy wprowadzić. I też Amrabat, żeby był świeży za Casemiro. I też myślę, że Wan-Bissaka za Shawa i zamiana tutaj taka. Możemy troszeczkę odświeżyć jakby nasz zespół. Jeszcze Sancho, dobra, przechodzi do piłka. Mam tutaj Wan-Bissakę. Wan-Bissaka jest dość świeży tutaj. Będzie różny dla nas. Eriksen też może wyjść za Mounta. Bruno Fernandes rzuca piłkę, jakby to jakimś cudem Rafael Varane strzelił. I nie ma samobója. Myślałem naprawdę już, że będzie samobój. Niestety jednak nie. O, jaka świetna piłka tutaj. Varane. A, to był Højlund. Ja właśnie chciałem to wybić, ale nie byłaby tam nikogo za Højlundem. To musi być piłka złapana przez Onane i to jest złapane zwycięstwo też przez Onane. Mamy zwycięstwo w bitwie o Anglię. Manchester United wygrywa 2-1 z Liverpoolem. Przypomniało mi się jak przegrał w poprzednim sezonie 7-0? 7-0 chyba United z Liverpoolem, więc to jest tak jakby rewanż za to. Oczywiście my im tutaj nie sprawiliśmy jakiegoś takiego wstydu, jak oni nam sprawili, ale zwycięstwo to zwycięstwo, więc z tego się cieszę. Ćwierćfinał Pucharu Carabao Cup i to jest niestety starcie z City. No liczę, że City się nie spotkałem tutaj w pucharze gdzieś tak wcześnie. No ale nic, to jest mecz pucharowy. Sam nie wiem, co chcę zrobić. Mam tutaj kontrakt do przedłużenia. Troszeczkę sobie tego, teraz zrobimy tego, Lindelof. Czemu Lindelof nie chce przedłużyć? Tak samemu jakby, czemu chcą negocjować? Sporadycznym występem może dam, żeby nie... No dobra, może być rotacja. Nie chcę właśnie, żeby się jakby za dużo nastawiał. O, rok na pewno chciałbym przedłużyć. Klauzula nie chce. Nie wiem, 120 może tygodniówki. Spoko, to dobrze. Jeszcze mam kilku graczy. Fajnie, bo oni... Reguilon, nie mogę dać go wykupić. A dobra, to tym bardziej lepiej, bo nie muszę się nad tym zastanawiać. Nie mogę go wykupić, to spoko. Ja myślę, że to Mahitona jako trzeciego bramkarza. Albo, a nie wiem. Dobra, tam właśnie nie zgodzimy się na to. Zgodziliśmy się, aby na tam, żeby móc mieć pieniądze, ale nie na przedłużenie kontraktu. No dobra, więc w sumie właśnie nie jestem aż tak potrzebny, bo trzeciego bramkarza możemy łatwo skombinować. Maguire sobie tutaj przedłużymy. Myślę, że też Johnny Evans nie będzie przedłużał. Myślę, że rok to... Po prostu fajnie, że sobie wrócił na rok do klubu, gdzie grał za młodszych lat, ale no to nie jest nasz poziom. W rzeczywistości właśnie dalej dla mnie to było dziwne, że to się wydarzyło, że Evans jest United, to niestety troszeczkę też pokazuje, jaka jest sytuacja w Manchesterze, ale tutaj już za Darrena Fergusona, no przykro mi Evans, ale nie będziesz potrzebny, chyba że się tutaj, no nie zgodzisz się, dobra, więc nie będę sam negocjował tego. Nie jest nam zbyt potrzebny, bądźmy szczerzy. Derby Manchesteru, po raz kolejny niestety, nie ukrywam, że nie chciałem z nimi się widzieć tak szybko znowu, bo wiem, że to ta wygrana ostatnia to troszeczkę poniekąd, no nie powiem, że szczęście było, ale jednak no, wątpię, że drugi raz ich tak rozgromi na przykład. Eriksen za Mounta, Lindelof tutaj,
Za Sancho tutaj, Antony. Hojlund dostałem się szansę od początku gry. No i tak to by wyglądało. Tak by to wyglądało. Myślę, że dam... Sam nie wiem, na pucharowy mecz, tam symuluj mecz. Może nie chcę grać szczerze meczu tutaj. W pucharze nie chcę się jakoś. Te puchary mnie aż tak... Zwłaszcza to jest Carabao Cup. Nie ukrywam, że Carabao Cup to jest chyba najmniej ważna dla mnie, najmniej istotna rzecz do wygrania. Zdecydowanie wolałbym przed wygrać FA Cup. Zaczynamy. My zaczynamy oczywiście na czerwono. Gramy u siebie. No i mam taką na pewno podstawową jednostkę, troszkę musieliśmy pozmieniać. Hojlund. I to jest gol. Eriksen. Szósta minuta i prowadzimy. Szósta minuta i prowadzimy z Manchesterem City w pucharze Carabao Cup. Super. Super start. Niech ma bramki na szczęście. Będzie rożny jednak. City dalej ma piłkę. Gola nie będzie, nie będzie gola w ogóle. Marcus Rashford, naprzód Marcus, naprzód, naprzód, naprzód Rashford. Nie najgorsza próba do Eriksena podania. Dobre interwencje na nim. Rashford jest, no właśnie to mi się podoba, jak jesteśmy zmęczeni niestety. Dobry blok, Luke Shaw przy piłce. Faul, dobra, i żółta też dla Bernardo, żółta dla Bernardo Silvy. Pół godziny gry z nami, my prowadzimy, tylko na jak długo, o to jest pytanie, na jak długo my będziemy prowadzili w tym meczu. Teraz out dla City. Hojlund, Wan-Bissaka. Szkoda, szkoda, szkoda tej straty. Dobra, interwencja ponownie udana. Oczywiście City cały czas atakuje, no bo bądźmy szczerzy. Wiem dobrze, że tak będzie. Wiem dobrze, że tak będzie. Zwłaszcza, że jak nie gram, bo jak gram, to wiadomo, że to różnie może wyglądać. A tutaj symulujemy to, spodziewałem się, że tak to będzie wyglądało. Jeszcze jeden rożny. Fajnie byłoby teraz wybić już tą piłkę i teraz, żeby to sędzia zakończył. O to chodzi, pięknie. Koniec pierwszej połowy. Oczywiście mamy posiadanie lepsze. Grają lepiej, ale to prowadzimy my w obecnym momencie. No niestety. Nunes tutaj trafia, miał dobrą okazję, bardzo dobrą miał okazję, niestety trafił, jest 1-0 dla City, 1-1, jest remis tutaj, nie ma prowadzenia, ale do City gra lepiej, więc to mnie troszkę właśnie obawia, że teraz jak oni mam remis i grałem lepiej, co my właśnie teraz, to obawiam się właśnie, co teraz zrobimy. Haaland niestety. Jeszcze jedną okazję dam tym zawodnikom. Marcus Rashford. Fajnie było podać gdzieś. Karny. To będzie karny. To będzie karny. Dobra. Spróbuję. Choć się obawiam bardzo. Jest. Bruno. Bruno na 2-2. Ponownie mamy remis, ponownie mamy remis. Przyszedłem tutaj tylko na to właśnie, szczerze, na tego karnego dalej. Ale i tak czuję, że no dobra, przy następnej okazji. Mamy remis, to jeszcze poczekam, żeby jak najpóźniej może wprowadzić tych naszych zawodników. Na przykład Osimhena wprowadził na pewno. Panie, bo teraz tylko nie dać sobie strzelić, o to proszę. Dobra, Bruno, Hojlund, co długo czekałem, mam piłkę. Hojlund, dobra, nie traci, Eriksen. Rashford, Eriksen, będzie, dobra, teraz jest ten moment, myślę. Teraz ten moment, który na przykład właśnie Osimhen wchodzi, Sancho wchodzi za Rashforda. I oprócz tego, na razie, oprócz tego, nie wiem, Dalot za Wan-Bissaka, może i na razie oprócz tego nic. Nad bramką. Ale to nie nasz zawodnik do tego ostatniej piłkę. Bruno, Osimhen, 3-2, no kto jak nie on, no kto jak nie Victor Osimhen, to jest po prostu niedorzeczne naprawdę, jakim on jest tutaj kluczowym graczem dla nas, jak, no on jest po prostu no, najbardziej takim klacz graczem w historii, praktycznie tutaj Manchester United za niedługo tak będzie, naprawdę, wiadomo, że dopiero, dobra, teraz tak, zobaczmy sobie te ostatnie minuty, fajnie byłoby tą piłkę utrzymać, posiadanie mamy, spawn był. Dobra, teraz tylko tak, zagrajmy to mądrze, podajcie na po ziemi.
No właśnie tego nie rozumiem, przykład. Po co? Po co nie podawać? Po co naprawdę? No i po co to było? No i po co to było? Naprawdę, po co to było? Sędzia, kończ. Kończ, sędzia. Kończ, sędzia. Ten przycisk był już po doliczeniu, jak doliczyłem czas się powinien skończyć, przypominam tylko. To musi być koniec już, to musi być już koniec. No, mamy to. Manchester United dalej niepokonane na Old Trafford i drugie derby Manchesteru w tym sezonie padają naszym łupem. Czy można w końcu powiedzieć, że Manchester United wraca do dominacji w Manchesterze? Jeszcze bym powiedział, że powolutku, ale powolutku do celu na pewno. Arsenal wygrał z Nottingham, Everton z Millwall i jeszcze potem duże starcie Chelsea-Liverpool. Czy to będą potencjalni rywale w półfinale? West Ham teraz naszym rywalem. Pokaż najlepsze akcje, dzisiaj nie używaliśmy zbytnio, więc to pewnie dzisiaj, to pewnie teraz sobie użyjemy. Troszeczkę możliwe, że pozmieniamy. Na przykład Amrabatem zobaczył tutaj. A oprócz tego reszta składu wyjdzie tutaj. Tak jak to wygląda tutaj. I pokaż najlepsze akcje, tego jeszcze właśnie dzisiaj nie widzieliśmy. Czy my dzisiaj wygraliśmy wszystkie mecze? Nie przypominam sobie właśnie. Jak tak, to boję się tego meczu, bo to może być na przykład mecz, który... Bo po prostu, no nie wiem, nie było chyba już takiego pięknego odcinka, że dosłownie wszystkie mecze wygraliśmy. A mam wrażenie, że wygraliśmy dzisiaj wszystko. Te dwa mecze z Liverpoolem, z City, te ciężkie, z Bayernem wygraliśmy. Wybij, Wan-Bissaka. No może to powinno się już skończyć. No nie wiem. Nie podoba mi się to, że jeszcze ta akcja jakby trwa. Dobrze, tam nie kontynuowało się, bo już za chwilę od razu straciliśmy. Rzut rożny dla West Hamu. Druga dla nich okazja. Mam nadzieję, że będziemy potem mieli jakąś przynajmniej jedną 100% akcję. Kontra? Nie? Szkoda. Amrabat. Ja tam widzę Osimhena. Ja tam widziałem Osimhena właśnie. Tylko przyjmij to dobrze, Wiktor. Wiktor Osimhen i to jest bramka. 32 minuta. Manchester United prowadzi 1-0 na London Stadium. A bramkę oczywiście strzela nasz, można powiedzieć, gladiator Wiktor Osimhen. Który ma teraz piłkę. Jest naprzeciwko z Zoomą, ale mamy też Rashiego tam. Do którego właśnie podał. I to zrobiłem. Marcus Rashford. Co to było za wykończenie? Czemu tak jakby bez siły? No, nie podałem się, Rashford. Nie po to ci podałem. Wycelowałem to siłowo. Wydawało mi się, że będzie wszystko dobrze, ale jednak nie. To miał być do Osimhena. Właśnie, miał być do Osimhena. 65. Przydałaby się naprawdę ta druga bramka. I ta powinna być bramka tam Rashforda wtedy. Czy to jest Julian Alvarez? Niemożliwe. Chyba niemożliwe. Nie, to może być Edson przecież Alvarez. Dobrze, no zrobimy to właśnie, bo to jest najlepszy pomysł, że jak właśnie wyjdziemy tutaj na rożny specjalnie, to oni oczywiście tego rożnego tutaj nie będą mieli. Mamy my za tutaj rzut rożny. Nie ma Bruno widocznie. Musiał zejść. Casemiro wrzuca piłkę. Casemiro, gola nie ma. Wan-Bissaka, Mason Mount, gola nie ma też. I koniec. Wygrywamy 1-0 na London Stadium po bramce Wiktora Osimhena, bo kogo innego. I kolejne mamy 3 punkty. Zawsze zapominam, bo Arsenal jest cały czas liderem. Zobaczymy sobie teraz. Teraz będziemy mieli okazję. Aston Villa teraz przed nami też. Dobrze, że liderowie są szczęśliwi. Ważne, żeby utrzymać miarę tych rezerwowych szczęśliwymi. Arsenal jest liderem. I cały czas w miarę te dwa punkty właśnie. Aston Villa. No to myślę, że też Aston Villa zrobimy tak samo. Tutaj ten mecz pokaż najlepsze akcje, myślę. Mieliśmy właśnie chyba z dwa razy symuluj mecz, więc może teraz właśnie dwa razy pokaż najlepsze akcje. Tutaj widzę, że też troszeczkę pozmienialibyśmy. Myślę, że Maguire dostanie szansę gry z Alessandro. Dalot tutaj. Antony tutaj.
Eriksen też za Mounta i Højlund za Osimhena może zacząć, może zacząć. No i też właśnie, tak już mówiłem, ponownie pokonane przeakcje. To jest ostatni pewnie mecz na dzisiaj, więc niestety, często bardzo, ten ostatni mecz się nie udaje, więc naprawdę oby się udało, ale musimy pamiętać, że jakby można powiedzieć, klątwa ostatnich meczów odcinka może niestety istnieć i ten mecz może nie przegramy, ale jest na pewno szansa pewnie, że możemy zremisować. I zaczynamy mecz z Aston Villą. My atakujemy. Tam widzę jednego gracza. Nie wiem, czy to będzie najlepsze podanie. Może jednak nie, więc podajmy do Rashforda. Tam ta piłka miała pójść, ale gra mi troszeczkę, jakby, mam wrażenie, aby nie pomogła mi z tym na pewno, że tam piłka ta poszła. Czy podać do Varana? Myślę, że to jest dobry pomysł, że podać do Varana. Tylko mi nie uciekaj, Varan. Aha, dobra, nie wiem, czemu tutaj ta piłka poszła. A najważniejsze, nie straciliśmy, to jest najważniejsze dla mnie. Christian Eriksen. Eriksen, Bruno Fernandes. Nie udało się tutaj niestety przejść. Jeszcze walczymy, ale nie mamy już piłki, niestety. No nic. Mamy rzut rożny. Mamy. A nie, nie mamy. Właśnie ostatnio zawsze mamy rożny, to nie ma jakoś Osimhena, niestety. Ale mamy tak też tam dużych gości, którzy mogą strzelić bramkę. Casemiro. Niestety nie. Aston Villa kontroluje. 34 minuta. Na dół, dobra. To się nie udało kompletnie. A nie mam szans na dośrodkowanie, niestety. To dalej jednak 37 minuta, to jest dalej pierwsza połowa. Dobra. No to jest sytuacja okropna dla nas. No, nie mieliśmy pracy tutaj zrobić. To jest naprawdę. Ale kontrę mi daliście, naprawdę. Mega mi kontrę daliście. A dobra, jednak nie narzekam. Jednak lepiej nie narzekać przedwcześnie. Mamy 1-1 przy pierwszej akcji po wznowieniu gry. Antony z bramką po samodzielnej akcji. Nic w drugiej połowie się nie wydarzyło? Nigdy praktycznie tak nie jest. Nic w drugiej połowie. To jest to, o czym mówiłem. Klątwa ostatniego meczu. No nie wiem, jakby zawsze musi być ten ostatni odcinek. Zawsze znaczy musi być ostatni mecz odcinka, więc ja nigdy tego nie uniknę. Ale czemu tak zawsze musi być, że ten zawsze ostatni mecz odcinka się tak źle kończy? Nie mam pojęcia. Nie wiem, ale szkoda. Kolejna głupia strata, ale no dalej jesteśmy cały czas blisko. Zwłaszcza, że mamy mecz na przykład z Arsenalem jeszcze przecież, no to załóżmy, że wygramy, mamy tylko punkt straty, a jeszcze przed nami dopiero właśnie będziemy zaczynać teraz rewanżowe mecze. Choretira na wypożyczenie, to jest spoko opcja, specja. Specja troszeczkę, nie, mam wrażenie, że to już jest troszeczkę za mocna przed zespół. Nawet właśnie taka specja wydaje mi się, że troszkę to jest za mocny zespół. Ja bym go chciał wypożyczyć gdzieś do trzeciej, czwartej ligi angielskiej, tak szczerze. Jeśli wygramy, mamy 45 punktów. 2 punkty tylko do Arsenalu tracimy. No dobra, ale to w następnym odcinku, to w następnym odcinku. Co będziemy mieli w następnym odcinku tutaj? Potem będziemy mieli mecz pucharowy z Mills, a to będzie mecz FA Cup, tak, to będzie FA Cup. Potem dwa mecze. No, następny odcinek może być ciekawy. Na pewno może być na pewno ciekawy następny odcinek, a teraz będziemy oczywiście już kończyli. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!